Witam, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Darkhold, zaczynamy kolejny odcinek z serii Let's Play Age of Pirates 2 City of Abandoned Ships. Jak pamiętacie, w ostatnim odcinku zakończyliśmy praktycznie całe zadanie, co było związane z Bluebeard. No i teraz musimy robić dalej jakieś inne zadania, które będą. Oczywiście niektóre zadania są jeszcze ukryte, co tak łatwo nie dostaniemy, ale po jakimś czasie je można zdobyć. Tak się po prostu dowiaduje się nowych, ciekawych rzeczy, co tutaj są. Aha, zobaczę czy... Kurwa, nie to chciałem zrobić. Okej, znaczy... nie ma nic ciekawego. Co? Okej, dostaliśmy właśnie zadaniem. I to jest chyba to, którą szukałem. Dokładnie. Dostaliśmy natomiast wiadomości na temat Ghost Shipu, który płynie po prostu od lat tutaj. To będzie jedno z zadań, których pozwoli nam na zdobycie, jeżeli się nie mylę, latającego Holendra albo czarnej perły. Ja teraz nie pamiętam, który z dwóch, ale już sobie odblokowaliśmy pierwsze zadanie, które będzie bardzo ważne, które trzeba będzie troszeczkę poszukać, jak będziemy w trakcie gry. A powiem wam, że to nie jest proste do zdobycia to zadanie, tym bardziej, że będziemy mieć zadanie, to będzie na czas. Okej, przejdźmy do storu, bo jak pamiętam, tam też jest jeszcze jedno zadanie, które musicie mieć troszeczkę szczęścia, żeby trafić, bo nie powiem wam od razu. Może uda mi się trafić za pierwszym strzałem, bo byłbym naprawdę zadowolony. Okej, zapytajmy się coś nowego. Okej, nowy skwadron, co mnie nie interesuje. Okej, zobaczmy, co są jeszcze jakieś te. Okej, nie ma nic. No jak widzicie, mamy do przewiezienia powdery za ładną sumkę do Port de France. Co praktycznie to nie jest daleko nawet, jeśli się nie mylę. Port de France jest na dole. To nawet się nam opłaci. Port de France to jest dokładnie tu, na Martinique. Praktycznie mały ten, że zarobi się 40 patyków. Okej. To oczywiście to zaczniemy robić, od razu na, jak będziemy w tym, zobaczymy czy będą jakieś nowe zadania i wtedy pojedziemy panowie do Bermudy, dlatego że tam czeka nas, powiem tak prawdziwie, kolejne zadanie. Piraci mi jadą. Kolejne zadanie, które po prostu pozwoli nam na zrobienie nie głównych, ale subquest, to znaczy po prostu boczne zadania, które, powiem wprost, są bardzo ciekawe. Tylko że niektóre mają naprawdę... będzie troszeczkę do spinania się dupy, a niektóre po prostu będzie taka zabawa na 102, że po prostu nie będzie po prostu śmiech. Okej, na razie my płyniemy do Martinique, tak jak mieliśmy. Świetnie, moja reputacja się spadła. Będę na Trusted Sailor. Okej, płyniemy. Tak za chwilę sobie powiem powiększyć bez żadnego problemu. Bo jak zrobimy transport, to po prostu powiększy nam się reputacja. Port de France. Oczywiście more. No i idziemy do storu poinformować, że nasza praca została poprawnie zrobiona. Well, is there anything you need from me, Captain? Okej. No widzicie, powiększyła nam się z powrotem nasza reputacja. Zobaczmy czy nasi... no, nasi nie wiem czy oni tracą czy zyskują na tym, ale dobra. Zobaczmy, czy sobie coś ciekawego. Nie. Zacznijmy może tutaj, coś powiedzą. Kartagena. Okej. Dostaliśmy od listy, co mi się bardzo przyda. Czasami jest warto to zrobić, bo możecie sobie zaktualizować bardzo dużo rzeczy. Okej, no to zobaczmy, czy teraz potrzebujesz coś do transportu. Do Charlestown. Charlestown jest u góry, więc nie ma problemu z transportem. No dobrze. I od razu wejdziemy do tawerny, zobaczyć czy będzie dla nas coś. Czy jest jakaś informacja nowa. Nie. Porozmawiajmy. Okej, to wiemy. Aha, insulty. Tego nie róbcie nawet. Dlatego, że chyba, że chcecie sobie zepsuć waszą reputację z Anglikami. To się absolutnie nie opłaca wychodzić zadań. Okej, Emma Sleep. Nie ma nic do powiedzenia.
Zobaczmy, czy on coś nam powie. Okej, praktycznie te same, to co widzieliśmy wcześniej. To nie jest praktycznie nowa wiadomość. Okej, no to... wychodzimy stąd. No i trzeba pojechać do Charlestown. Charlestown jest... zobaczymy gdzie. Ale jak ja pamiętam gdzie. Okej, no New East. To perfekt, jest pod moją linią. Bo tam właśnie w tamtą stronę nawet jadę, więc dla mnie jest perfekt. Okej, no to zbieramy żagle. No i trzeba tam pojechać. Piraci oczywiście będą mnie wkurwiać. Cztery okręty, ale ja myślę, że i tak ich nie zaatakuje. Tym bardziej, że to są mocne okręty. Klasy czwarte, trzecie, ale ja mam tylko jeden okręt. Ale ja... nikt mi nie powiedział, że ja nie zaatakuję ciebie. Okej. Ale tutaj... trochę okrętów. Ale ja jestem o wiele szybszy od was. I was jestem pewny, że ja was mogę połamać. Okej, abordaż! Czy się poddadzą? O, super, poddał się. Tylko, że my mamy fulla, a ja nie mogę wyrzucić ładunku, którym mamy. No dobrze, dzisiaj mam dobry humor, się zostaje bez zabicia. Tylko się zastanawiam, czy oni zyskują na tym reputację, że my jesteśmy dobrzy? Nie, nigdy tego nie zrozumiem. Zaraz zapomnę tego drugiego galeonu. Jezus Maria. Mają załadowane kule łańcuchowe. Jakie masz prędkość? 1,7. Muszę dopłynąć bez żadnego problemu. O, ship abilities mi się powiększyło, świetnie. Bardzo mi się to przyda w cholerę. Co za skurwiel, no. Co ty masz za działa, że mnie tak walisz? Okej, trzeba będzie trochę przyspieszyć i go dogonić. Bo to bydło już mnie trochę uszkodził mi okręt, przyznam. No teraz już mi nie zrobisz nic, jestem silniejszy od ciebie. Nawet z punktu załogi. Abordaż? Aha, chcę jeszcze się bić, super. Idziemy do naszych. Okej, tutaj nic nie było. Tutaj też nic, tutaj nic i tutaj pierścień zwykły. Wchodzimy. Żegnam. Praktycznie kupa gówna. Ale zawsze ta kupa gówna jest mi potrzebna. Okej, zabieramy cargo. Co miałeś ciekawego? Heban! Wiesz co? Dlatego, że moje są bardziej warte. Wyrzucimy nawet slave'ów. Ja nie wiem, czy na tym nie tracę reputacji. Nigdy o to się nie pytałem. Ale mi się heban by przydał. Okej. Okej, został zatopiony. No i płyniemy dalej. Kurwa, gdy nie miał aż tyle ładunku, to bym kurwa miał o wiele prościej. Miał niezły nawet zarobek. No ale cóż, nie mogę tutaj narzekać. Ściga mnie ktoś z tyłu. Chyba jakiś patrol, albo nie. Ale mieliśmy dojechać do Charlestown, więc New East. Tak jest już blisko. Okej. Tu byśmy mieć teleport. Charlestown. More. Najpierw paniemy do tawerny. Zanim cokolwiek zrobimy, musimy zapełnić załogę z powrotem. Oczywiście jak widzicie, coraz więcej ludzi chcą do nas się przyłączyć, bo mamy bardzo wysoką na authority. To co nam bardzo pomaga. I dziękuję. Ty jesteś snaglerem, nie chcę z tobą rozmawiać. Ta swoja kolej, zobaczmy czy mi powie coś ciekawego. Nic, dobra. Straciłem czas, nie jest problemem. Okej, sobie zapiszemy. No i trzeba iść do tego sklepikarza. No i oczywiście store. Oczywiście zaczął najpierw ten, czy ma coś powiedzenia? Nie. Więc na razie chcemy rozładować 22 tysiące, bajerosko.
Ja chcę się od razu posprzedawać trochę rzeczy, co dostaliśmy. Na przykład cannonballs nie używam. Powdery zostawię. Broń zostawię, planksy mi nie są potrzebne. I tak ja muszę naprawić mój okręt. Leather se sprzedamy, niestety mała cena. Mamy... O, jaki drugi heban. Ale nie, ja mam go za mało. Slave'y. Niestety ich nie sprzedam. Dobra, jedziemy do shipyard, musimy posprzedawać rzeczy. Nie, dzięki. I chcę naprawić mój okręt. Ok, 16 tysięcy. Wracamy do portu. No i oczywiście stąd odpływamy. Musimy płynąć na Bermuda. Jak mówiłem, sami się dowiecie za chwilę dlaczego. Mogłem to zrobić o wiele wcześniej, ale mi to nie przyszło kompletnie do głowy. Okej, tutaj nic. Okej. Stąd powinien mieć już teleport, więc powinno być gucio. No właśnie, no i oczywiście mor. Oczywiście my idziemy najpierw do tawerny. Mamy zajebić tą muzykę. Dowiedzieć się coś jeszcze ciekawego. Ci nic zapłacę za to. Okej, jest wieczór. A nie, szósta nad ranem, to po co ja mam spać? Odwalcie się. Dobrze, czy to jest jakiś fajny oficer dla nas? Bossman. Jako na bossmana jesteś słaby. Masz dobry leadership. Dyplomata. To mi się to o wiele później, wam potem wyjaśnię. Kanonier. Kiepski. Okej, to z tym Cecil mi na ziemi nie obchodzi. My idziemy do sklepu najpierw. No i chcę zobaczyć, czy jest coś ciekawego tutaj. Najwięcej informacji. Pascal mi nie chce nic powiedzieć. Zobaczmy, czy jest jakaś nowe wiadomości. Okej, wiemy na temat transportu, który ma być schowany. I zaraz będzie jechał z tego. Ale ja niestety obawiam się, że jestem za słaby na niego. Okej, zobaczmy, czy potrzebujesz czegoś. Do Le François. Nie ma problemu, bo ja potem będę zjeżdżał tam na dół. Absolutnie akceptuję. No i musimy iść do rezydencji, dowiedzieć się, czy jest jakaś dla nas robota. Siema, Jackman! Bo pamiętacie starego Jackmana, który był w Sadok Switch Zone? Okej, jak powiedział nam coś ciekawego, co nam pozwala na zaczęcie Godley of Puerto Rico, Principe, przepraszam, które musimy tam jechać właśnie tam. Okej. No to tam pojedziemy, ale dopiero później, bo na razie ja muszę stąd wyjechać na dół. Oczywiście Puerto Principe jest po drugiej stronie, dokładnie tu, na Kubie. Więc teraz zjedziemy sobie, zaraz do was wracam, jak tylko zobaczę, kto mi pisze. Sekundę zapiszę, no i zaraz wracam. Okej, jestem, mi kolega pisał, no to, to jest ten, aha, fajnie, z drugiej strony był sztorm, nawet o tym nie wiedziałem. Mamy piratu z przodu, Gentleman of Luck, klasa czwarta. Ale oczywiście chcę naprawdę z nią bić. O, jestem zmuszony. No dobrze, panie gentleman szczęścia. Mierz, że takie masz fuksa? To idę ci je wyjąć. Odebrać. Co ty masz za okręt? Bridge, perła. Skoro chcesz się bić. Nasz powiedzenie, że mam nadzieję, że nie żałujesz załogi. Bo ja na pewno nie będę żałował, żeby cię zabić. Mam cię. Aha, musiałem zapomnieć włożyć kanon tego. Ale nie, jeszcze raz daliśmy butelkę wódki. Jak ja kocham wódkę. I oczywiście idziemy tu. Co ty mi kurwa bijesz, baranie? Żegnam. Okej, miał pistolet, jakieś gówna, pieniądze i ten. Zabieram od niego cargo. Nic nie o ciekawego, top się. Okej. Ale ja, jak pamiętam, miałem level up.
No właśnie, no ponieważ nam musket walej. I dodamy bossmana. Zrobimy ciebie. No i wypływamy. 6 dni żarcia, wystarczy. Fajnie mi, że mnie ścigają Holendrcy. I to jeszcze grubym okrętem, pewnie będzie jakiś asalter. Ale o kurwa, ja muszę zjechać na siłę na dół. Muszę zrobić transport do chuj wie gdzie to było. Le François. Jeden dzień żarcia. Nie mam wyboru. Klasy pierwsze. O kurwa. Nie. Okej, okay, mam już na szczęście teleport tutaj. No Charlestown, co mi powinno uratować? Nie kurwa, z klasą pierwszą chyba was pojebało. Oczywiście dałem radę, ale nie trzy. Dziękuję. Yes, captain. Nawigator. Chujowy jesteś. What will your orders be, captain? Bossman. Chujowy jesteś. Mogę zejść lepszego. Okej, okay, idziemy do store. No i trzeba je zapełnić. Is there anything you need from me, Captain? Aha, i chcecie mi powiedzieć, że nie mogę kupić od was żarcia, dlatego że kurde jest u was nielegalne jedzenie. No to są chyba kurwa jakieś jaja. Jeden dzień. Co, będę mieć już teleport. Jak to się mówi, trzeba tak szybko robić, żeby uratować sobie skórę. Mor. Store. Well, is there anything you need from me, no i można kupić teraz żarcie bez żadnego problemu. Ale to za mało. 20 dni powinno wystarczyć. Okej, okay. Wracamy na okręt. Oczywiście najpierw też pójdziemy do tawerny, zobacz coś mamy ciekawego na temat informacji. Na temat Ship of Souls się zaktualizuje. Fighter, pal gumę. What will your orders be, Captain? Bossman. Pal gumy się słaby. Well, I'm out of sea. No trouble. Yeah. Mapę. Nie, dzięki. Fans are alive. I'm the greatest. Coś ciekawego. Dobra, nic nam nie powiedział ciekawego, więc my się stąd wynosimy. No i co, popłynąć dalej na dół. Le François, a potem możemy pojechać sobie bez żadnego problemu do Puerto Príncipe. Okej. Okay. Port Le France. Oczywiście to nie jest mój kierunek, tam gdzie ja chcę wylądować, dlatego zrobię tak szybko. Le Marine. Dlaczego mi nie chce akceptować mi teleportu do Le François? Chyba, że jesteś, nie mam widoczności. O, teraz dopiero. Mor. No i trzeba iść do sklepu poinformować, że nasze zadanie zostało zrobione. Tak, i zapisujemy. No, rozmawiamy. Well, is there anything you need from me, ciekawego. Okej, trochę zaktualizowało mi. Okej. Masz i dostaliśmy za to 30 tysięcy. Ok, masz jeszcze da mi jakąś robotę? Cukier do La Vega. No ja jadę w tamtym kierunku, więc nawet pasuje mi to. Jasne, mogę to wziąć. La Vega jest niedaleko, więc w porządku. No pokażę gdzie ona jest, dla tych kto nie pamięta. La Vega jest tu, a Puerto Príncipe jest tu, więc wystarczy jakbym pojechał prosto, bez przejechał z San Juan do La Vega, dojadę bez żadnego problemu. Więc jest gucio. Taverna. O, mamy normalny dźwięk. Kanonier. Chujowy jesteś. Treasure. Słaby. Bardziej pasuje na prawe. Dobra, port. Jak widzicie, mi się trochę powiększyły staty nawet na trady. I teraz zmykamy stąd. Jak znam życie, znajdziemy kogoś po drodze do walki. Chyba, że my nie mamy wiatru. A my musimy płynąć daleko.
Na razie i tak będę okradał małe okręty. Powód, że ja chcę wytrenować moją załogę. Jak widzicie, i tak ona już coraz lepiej pracuje. Skillful, masterful. Więc jest naprawdę dobrze. Bo po tym jak będziemy walczyć na abordaże, to będzie tak easy jak cholera. Ok, płyniemy dalej. Jechać prosto, żeby dopłynąć do Puerto Príncipe. Zobaczmy ten okręt. 3 Merchant i 1 Escorta. No, można zaryzykować. No, nawet mi się cholernie to opłaca. To są klasy 5. Chodź do wujka. Chodź. Mamy cię. Patrzcie jak pod jakim tym kątem. Ok, zabieramy cargo. Aha, mam pełną. Machoń. No dobrze. Ja niestety cukier muszę wziąć ze sobą. Wyrzucę heban. A machoń mi się przyda. Dobra, ty żegnam. Oni będą się poddawać, ale ja chcę zdobyć klasę drugą na sprzedaż. To pani jest. Fregata. To nawet dobry okręcik. 317 to nie jest dużo. Widzę, że ten nasz okręt jest prawie jakby lepszy od niektórych typów okrętów. Nawet klasy drugiej. Mamy cię. Abordaż, jak widzicie, nawet wyszedł. Nasi sobie radzą z błyskawicą. Nawet nie potrzebuję jakby mojej pomocy. Ale i tak ja nie chcę, żeby mi poumierał, więc się spieszymy. O kurwa, właśnie tego się obawiałem. No niestety ktoś mi umarł. Obniży mi się załoga. O, trochę. Okej, okay, chodź do kabiny. Żegnam. To było kompletnie easy. Dostaliśmy Maltese Sword. To sobie literalnie nic nie zrobię, ale... Bo zdobyliśmy okręt. No, zginęło mi 100 osób jakby. No dobrze, zostawiamy kapitana. Lepiej zostawię ciebie. Muszę ci zostawić załogę. Zostawię ci 40, tak jak ty mówisz. Okej, okay, no i teraz trzeba załatwić... z ładunkiem. Aha, chcecie mi powiedzieć, że jesteście pełni też. Masz fruits. A co wy kurwa zrobicie z tym fruits, no? Wiecie co, ja zrobię tak. Wsłam. Wyrzuć. O. Nie, a może... Nie, wyładuję mu w taki sposób. Mi machoń nie jest potrzebny. Bardziej potrzebuję cukier, więc to muszę trzymać przy sobie. Okej, okay. Zostawiliśmy sobie 200 kilo. Co powinno wystarczyć. Okej, okay. Tobie powiem spierdalaj. Ja mam jeszcze inne. Niestety ty jesteś pełny, nie wiem jakim cudem. Tak, chcę jeszcze raz zobaczyć, co ty masz przy sobie, takiego ciężkiego. Zboże, no nie marudź, no nie mówcie mi tylko, że dlatego nie chcesz. Słam. Nie, ja nawet zboże wyrzucę, nawet nie będę się z tym bawił. Myślałem, że to coś cięższego, a przecież ja zboże za dobrą cenę nie sprzedam. Machoń da się jeszcze sprzedać za dobrą cenę. Wiecie jak to jest. Czekaj, mnie to zajmie. Ale potem będę miał pół spokój. Oczywiście wino zostawię, ale rum jest mi potrzebny. Okej. Okay. Słam znowu, no i wracam na okręt. Okej, okay. 149 osób. To nie jest problem, teraz jego kolej. Szklanki. Aha, i kot to nie jeszcze wyrzucił, bydle. Okej, okay. Te już nie żyją. Jakie macie go speeda? 3. Nie, przepraszam, co mówię?
3-0. No dobrze liczyłem. Chodzimy na abordaż. No oczywiście oni się poddadzą, zabierzemy cargo, no i wąt. Został mi jeszcze jeden okręt, tak prawdziwie. Nie wiem, czy ja do niego dopłynę. A jak nie, to kurde, sobie pojadę w taki sposób. Nawet nie próbuj. No teoretycznie ja do niego dopłynę, tylko że ma duży... dużo załogi, to musiałbym mu osłabić. I sobie od razu powiem wprost, że muszę założyć sobie znowu bossmana. Ciebie. Aha, wszystkim spada nagle reputacja, nie rozumiem motywu. Wydaje się, że oni się nie zgadzają z moją polityką gry. No cóż, będę i tak będę musiał się ich potem pozbyć. Gorzej będzie, jakby się powiedzieć, bardzo mi smutno. Z powodu pani dziury. Kierowca ham. Dobra, nie będę robił rzeczy z 13 posterunku. Na razie my musimy dopłynąć do Caravelli. Holandia. Tak z Holandią, nasze układy są chujowe. Widzicie, Anglia wrogo jest wrogiem. Więc tym bardziej jest perfekt, że ją ograbiam. Teraz zostanę się z wiatrem. 2,9 i piszę, że dopływam, ale przyznam, że chciałbym mieć o wiele szybszym. Tylko, że jak mam uszkodzone trochę żagle, to nie za bardzo to jest, jakby to powiedzieć, pomocnym. 3,3 kontra 4,1. Teoretycznie on nie, nic nie mam do wzięcia stąd, ale... przyznam, że nie chcę zostawić okrętów na pusto. Chyba wiecie, o co mi kama. No, tym bardziej, że ten gówniarz mnie strzelił. Chcesz się bić? Mam cię. Okej, się poddali. Cargo. Złoto masz! Uhu! To wyrzucimy. Powder jednak wyrzucę z 1500. Ja chcę złoto. Kurde, nie spodziewałem się, że aż tyle masz cargo. Jednak się opłacało go zaatakować. Okej. Wyrzucimy... cannonballs. Jest jej potrzebne. Zabieramy i cotton. Nie jest nic warte. Bardziej dla mnie jest złoto o wiele wartsze. Okej, jeszcze trochę. Jednak się bardzo opłacało zaatakować ten okręt. Cukier niestety nie mogę nic zrobić. Okej, jeszcze 4. Okej. Transfer, wąt. Jeszcze do tego powiększa mi się reputacja człowiek honoru. LOL! Okej. Nie będę tego komentował. Nie, ale mi chodzi o tamtych. Militarny składron 5 okrętów. To trochę przesada. Boję się, że on mnie dogoni. Muszę tak wykręcić, żeby oni mnie nie dziobnęli. Aha, myśmy chyba do Le François. A nie, musimy jechać do góry, co ja pierdolę? Ja muszę w tamtą stronę jechać, to po co ja jadę w tym? Miałem jechać do La Vega. Aha, skoczyła nam się rum. To nie jest dobra wiadomość. I jeszcze spada mi reputacja. Fajnie. Spada mi reputacja za to, że według nich nic nie robię. Lol, tylko tak powiem. Dobra. Stąd będziemy mieć już teleport do La Vega. Shores of the Samaya. Port La Vega. No i oczywiście mor. Okej. Idziemy rozładować jeszcze produkty. Well, is there anything you need from me? Dowiedzmy się coś ciekawego. Okej. Cen Le François. Masz coś jeszcze do mnie? Nie. Okej. Masz. No i znowu powiększa mi się na Man of Honor. 17 tysięcy. Logbook update. Okej. To ten zadanie zostało zrobione, a oni... nie wiem, czy mi się powiększa w ogóle reputacja, się zastanawiam. Ten troszeczkę ma penalty, ale wytrzyma. Ja na razie chcę posprzedawać. Tym bardziej, że mam zajebiste łupy. No, trochę oni importują tych rzeczy. Powiem wprost, panowie, że nawet nie wiem, ile czasu minęło, tak wam przyznam. To jest przesada.
35 dni, mi się przyda. Łapon, co zostawię, wino sprzedam, tanie, ale przydatne. Machoń, no tak jak myślałem, jest drogie, 52 tysiące. Nie ma złota, ale ja mam złoto do sprzedaży. 200 tysięcy. Zajebista suma. Koton nic nie warte, ale ja muszę odkupić rum. 100 tych powinno mi wystarczyć. Resztę trzymam. Oczywiście muszę kupić też medycynę, bo mi się kończy. Okej. No to myślę, że jest gucio. Oczywiście tawerna. Będziemy, dokończymy z załogą. Zatrudnię 144. No dobra, trochę wsadziłem. Okej. Perfekt. Już mamy średnią, więc jest super. Jesteś oficerem? Bossman. No, ciekawe. Wiesz co? Ile chcesz? Dobra, wezmę cię. Wywalę Negla. Damy jego. A damy nie, ciebie. Okej. Treasure. Jesteś bardziej budowniczym. To jest pewnie ten. Ja nie chcę się bić. Kurwa, chcę się lać. Ja nie chcę się bić, ja chcę porozmawiać z nim. Pomogę zaoferować kufla. O. Powiedz mi ciekawe informacje. Aha, żadne. Dobra. Czasami można znaleźć ciekawe informacje, dlatego po prostu ja tak się bujam. No i zacznij chwileczkę do zadań. To nie. Ale ja chciałem to. Godley. Puerto Príncipe, dobra. Ale zanim tam pojedziemy, chcę powiedzieć, czy nie minęło pół godziny, panowie, więc zawracam. Dobra, panowie, jesteśmy po 30 minut, więc ja tutaj zakończę ten odcinek. Ja dziękuję bardzo za uwagę, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. No i zacznę się w następnym odcinku, siemandero.